Hej Kasiemka, ja pierdzielę. W imieniu wszystkich prosto ludzko chciałem podziękować za akcję 15 minut dla lasu. O, po to się dzieją cuda. Świętokrzyska, regionalny produkt. Wiśniawska? Oczywiście bez alkoholu. Będziecie rozrabiać. I tak, hej Kasiemka, witam wszystkich. Niedziela 30 października, ostatnia niedziela października, 2:47. Ja się wybieram oczywiście na Targ Staroci w Tychach. No niestety, o takiej porze trzeba wstać, żeby zająć miejsce i potem jeszcze trzeba czekać długo, dopóki ludzie przyjdą. Taka to robota, ale jadę z czystą ciekawością. Zobaczymy, ile będzie już osób na miejscu. Ja nie mam daleko, tak więc jest mi lepiej. No i tak, już nam na miejscu, 2:51, tyle mi zajęła droga. I już są już jakieś osoby. Czy będzie miejsce? Zobaczymy. No i tak, fajnie, całkiem ciepło. Tam w oddali browar tyski. Tu już nic nie widać, ale już jest co dzień, przyniesie jest. Obok nich będę miał swoje stoisko. Trzeba iść teraz skoczować do samochodu. No ludzi już sporo się zjechało, także no, trzeba być czas, żeby zająć miejsce. Ale nic nie widać. Dobra, widzimy się, będzie jasne. No i tak, w 5:30 mała drzemko jest za mną w samochodzie. Towar już rozłożony, ale nadal ciemno. Nie wiem, coś będzie widać, ale słabo widać. No i tak, zrobiło się zdecydowanie jaśniej. 6:40. Moje stoisko już rozłożone. Tam w oddali Edytka z Mariuszem. Kanał co dzień przyniesie. Jak to wygląda u mnie? Dwa stoliczki zajęte. Zadaszone. Także od nieba bezpiecznie. No i takie tematy. Takie tematy. Z tego co pamiętam, od Kornela kierownica, żelazko od Daniela, od Matiego skrzynki narzędziowe są tutaj. Tą wiertarkę bułgarską też wziąłem. Tutaj tematy od Marcina. Tu od Darka z paczki Woltomierz. Trochę fantów z magnesu. To też od Daniela. Jak kogoś pominąłem, teraz nie pamiętam, no sporo tak to wygląda. No i drugi temacik. No to tak, jest kierownica. Są tematy od dużego Fiata. Skrzyneczka na amunicję, jest broń, jak coś. Dzbanki z Lubiany od Marcina. Srebrne łyżeczki od Dariusza. No i takie właśnie dwa stoiska. A tutaj co dzień przyniesie tome tematy po złotówce, po trójce, po piątce. Duże stoisko. A na tablicy co? Zapraszacie, tak? Post będzie? Zapraszamy do Tychów, tak. Robimy posta. No, jeszcze zimno, ja w czapeczce, Mariusz w szaliku. Tak. Edytkę tam tablicę wypisuje, zapraszają do Tychów, także zapraszamy do Tychów na Targ Staroci. No i zobaczymy, co dzień przyniesie. Będzie dobrze. Pogoda będzie tak. Frekwencja będzie tak, wszystko będzie tak. No. No i tak to wygląda w tyle browar tyskich. Coraz więcej stoisk. Coraz więcej ludzi się rozkłada ze swoim towarem. Ludzi jeszcze nie ma. Także możemy pokrótce wam pokazać, jak tutaj wygląda wszystko. Flaming wisi.
Także już po 7:09 wszyscy chyba praktycznie już porozkładani ze swoimi stanowiskami. Teraz trzeba czekać na klientów. No, już pierwsza sprzedaż za mną. Lustereczko poszło jedno za 4 dyszki. Jest fajnie. Także coś się zaczęło, coś się ruszyło tutaj w handlu. Oby tak dalej. Żebyście widzieli minę tych ludzi, jak zaglądają do tej skrzynki na amunicję. Ja widzę ten pistolet. Uśmiech bezcenny jest. No i tak, poszły pudełeczka na zegarki. Także musiałem to sobie pozmieniać na stoisku. No, coś tam się kręci. Fajnie. No i tak, słońce pomału wychodzi. Robi się coraz cieplej. Na moim stoisku pojawił się taki właśnie robot. Otrzymałem go od Mariusza, co dzień przyniesie, no także fajnie, będzie na demontaż albo się sprzeda, będzie pani Sowa. No tutaj co, młody Kliczko, zapraszamy. Jak Mariusz, co, sprzedajesz się coś? Słucham? Sprzedajesz coś? Ty przyszłeś posiedzieć no tylko. No widzisz, pusto jest, po prostu pusto jest. No, słoneczko piękne wychodzi, więc pogoda może będzie, na pewno będzie, ale czy będą kupujący? No mogliby przyjść. Strasznie pusto. No, ja od Mariusza dostałem ten robot, będzie Sowa do wyciągnięcia. No. Albo, a jak się nie sprzeda, to sobie ciasto zrobię w domu. Jak, o ile działa. No. O ile działa. Nie no, coś zaczyna się dziać. Ludzie pomalutku przychodzą. Jak pogoda się poprawi, to może ich z domu wyciągnie ta pogoda. No i tak jest Dominik. Hej Kasiemka. No, śmietnikowe skarby. Także możecie też wpaść na kanał, zobaczyć. Też tutaj u niego sporo towaru różnego, ciekawego. Także każdy coś dla siebie może znaleźć właśnie na targu staroci. Robi się coraz cieplej. No tak, czekamy na tych klientów. Słoneczko wyszło, dużo się zmieniło. Lustereczka poszła klamka do Fiata, poszła korbka do drzwi. No, także się fajnie kręci, słońce pomaga, ludzi przybywa. No i tak, sprzedał się Woltomierz, który tutaj stał. Także fajnie, kręci się dalej. Czyflandia? A polokokta, ja. Nie ma, nie mam. Jest tylko dębowe. Dębowe? Kurze. Ale żeś mnie zaskoczył, teraz wiem. Słuchajcie, Gałgan mnie tu odwiedził. Witaj serdecznie, przyjacielu. Hej Kasiemka, ja pierdzielę. W imieniu wszystkich krasnoludków chciałem podziękować za akcję 15 minut dla lasu, za sprzątanie. Mam taki drobny upominek dla ciebie. Ninka prosiła. Flamingówki. Ja pierdzielę. No. Super. No to ja, Ninka to wymyśliła, właśnie Ninka. Szacun dla ciebie za tą akcję, super. Ale żeś mi Gałgan zaskoczył. I rasowy flaming. Ja. A ten jest ten w różowych fatałaszko, ja? Dokładnie. Super. Ja. No co za niespodzianka. Tak, odwiedził mnie Gałgan. Super, dzięki za spotkanie. Tu się przebrał, a się zastanawia, co to kurde zachodzi z krzat. Co za elf. Ludzie mnie mylili ze Świętym Mikołajem, a miałem być jej krasnoludkiem z Kingside'u. Szuflandia, kurde. Szuflandia, szukałem. Jak mówiliśmy o tej szuflandii, to chyba to znaczy, że przypadek nie chcę zarobić. Też może tak być. I co, i Gałgan, co, patrzcie, co się stało? Dostawa towarów. A dzisiaj niedziela. Że zaraz sobie włożę towar na ten, na stoisko, troszeczkę się sprzedało, no to będziemy kolejny sprzedawać. No wielkie dzięki, przyjacielu, super. Nie ma sprawy.
żelazko już poszło, gałgan szczęście przynosi. No i co, czas na wystawienie tej dostawy. Cóż tutaj jest? Ile mam to cenić? Dobra, wystawię towar od gałgana i wam zaraz zaprezentuję. No i tak. Ale subzio. Dobra, i czy flamingi latają? No na pewno się kiwają. O, ten rasowy się już przewraca, bo za dużo wypił. Ale świetna, świetna twórczość gałgana. Dobra, połóż się, chce się położyć. Kolejny odleciał. I jasie. To manie, Mariusz, gdzie dzień. Dostawa towaru oczywiście. Z banuszek. Szkiełko. Coś tu jeszcze było. Buteleczka. Co to jest za napój? To było filtro. Filtrowane jakieś, nie? Tak. Tak, tutaj wazonik. Latawiec, aha, a propos latania właśnie, nie? No. Flamingi już leżą. Książka do chemii, czy muszę się trochę dokształcić. Przybyła torba. Przybyła taka elektryka. No i to wszystko. Normalnie jest fajnie, jest coraz lepiej. No i tak, słoiczki poszły. Poszło też to szkiełko z tym statkiem od gałgana. A tu jeszcze w dzbanku od gałgana był taki fajny bucik, kubeczek. Gałgan poszedł gdzieś na jakieś zakupy ogarniać. Zaraz pewno przyjdzie. No i tak, towar od gałgana cieszy się zainteresowaniem. Ten pstryczek i ta rozdzielka też poszła. No także gałgan dobry towar przysłał, przywiózł. Musicie się podzielić. To będzie po 50 gramów, spokojnie. O, potem się dzieją cuda. Świętokrzyska, regionalny produkt. Wieśniaczka? Oczywiście bez alkoholu. Będziecie rozrabiać. Bezalkoholowe. No i tak, gałgan już pojechał. I co tu się zmieniło? Tak, pogody, podkowy się już dwie rozeszły. Ta duża butelka z Valentine'sa też poszła. Także jest fajnie. A Mariusz z Dytką, kolejna aktualizacja. Pogoda sprzyja. No, jest fajne. W ogóle gałgan, wielkie dzięki za odwiedziny, za spotkanie. Zrobiłeś mi dzień, jak to się mówi. I towar przywiozłeś, dostarczyłeś. No, polecam gałgana. No i zniknęły krzesełka żółte, które były znalezione na hasiokach. Także fajnie. No i tak 12, dzwony biją. Odwiedził mnie jeszcze oczywiście Marcin. Ten, od którego często paczki dostaję. Ten, od którego trzymałem te z banki, z niebianej. I przyniósł mi paczuchę. Mówi, że na kopalni miedzi, dlatego w zielonej reklamówce będzie unboxing. Paczka zaklejona. Także wypatrujcie odcinku z unboxingu. Marcin, wielkie dzięki. Co za dzień, no tyle już osób mnie tutaj odwiedziło. Także nigdy nie wiadomo, co dzień przyniesie. No oni tam, wkładajcie też na kanał, co dzień przyniesie. No i tak, 12. Ludzi jeszcze troszeczkę jest, kolejni ludzie przychodzą. Zapewne po obiadku, w ramach spacerku. No i tak to wygląda na Targu Staroci. Ja naprawdę jestem mega zadowolony, że te krzesełka sprzedałem. To mi się bardzo podoba. Jeszcze trochę fantów zostało. Myślę, to co się nie sprzeda, może zrobię taki odcineczek typu Targ Staroci. Zaproponujecie cenę. I tak, ale zobaczymy. Jeszcze to jest taki pomysł na te tematy. Czas pomalutku kończyć. Niektórzy już się pomału zbierają. Także tak to wygląda, jestem zadowolony. I co? Zaglądamy do skarbonki. Coś tam padło, coś tam się zarobiło. Jestem zadowolony. Także towaru jeszcze sporo zostało. Będzie na kolejny Targ Staroci. Na pewno za miesiąc też tutaj przyjadę. Tak więc to zostało. Pewno się kiedyś sprzeda. Ale najbardziej jestem bardzo zadowolony ze sprzedaży tych dwóch żółtych krzesełek. Oczywiście miłe towarzystwo.
było zapewnione na targu staroci. No nic, no nie ma co przyciągać, trzeba się pakować, będziemy kończyć. No i tak, czas na pakowanie. Standardowo, jak się podobało, to oczywiście łapeczka do góry, jak nie, to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, zapraszam do oglądania reklam, no i do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tutaj właśnie tego flaminga i na poprzednie, myślę, również ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka, siemka, do następnego targu staroci.